Kiepska. Mam tak piękną kiepskę. Pokazuj, Kuba. O nie. Czy to jest dysk Kuby? Chyba raczej był. O mój Boże. Nie. Spadłeś, jak szukałaś ładowarki? Nie, no co ty? Może tobie spadł, jak się malowałaś. No przecież bym to zauważyła. Przyznaj, że ci spadł i przygniotłeś go stolikiem. Nie, no co ty? No powiedziałabym ci, ale może tylko obudowa jest zepsuta, a reszta działa. Nie, no właśnie nie działa. Może Kuba mnie zabija, najpierw ja zabiję ciebie. To nie ja. Lepiej się zastanów, co powiesz Kubie. Nie wiem. Możemy go upić i podrzucimy to. Dobra, mam jakiś pomysł. No ale jak chcesz to zrobić? Weźmy go na drinka. Nachlejmy go i przyprowadzimy go tutaj. No dobra. I potem oddamy mu ten dysk, tak? Nie oddamy, tylko podrzucimy, a rana jak się obudzi, to wkręcimy mu, że sam sobie to zrobił. Dobra, no to zróbmy to w takim razie. Jezu. Nie, na pewno on. Zuza, czekaj! Nie otwieraj! Czekaj! No co wam chodzi? Zuza! O, cześć Kuba! Hejka, kochany, to znowu ja. Ale miałem udany dzień. Dogadałem się z fotografem. Teraz muszę spotkać się jeszcze tylko z producentem, więc dawaj mi dysk. No to skoro, słuchaj, miałeś taki dobry dzień, to chodź, napijemy się drinka. Właśnie. Ja wymyśliłam już, co możemy zrobić w teledysku. Kochane, wiecie, że ja jestem zawsze chętny na drinki, ale teraz muszę naprawdę uciekać, także dawaj mi dysk. A słuchaj, bo obiecam Zarzyckiej, że wystąpi w klipie razem ze mną. To nie problem, nie masz żaden miejsce. Problem, laska, będziesz w moim teledysku, a teraz dawaj mi dysk, bo ja naprawdę się spieszę. No to gdzie się śpieszysz? Przełóż swoje sprawy, chodź, napijemy. Daj mi dysk, to jest nieprofesjonalne, naprawdę. No, ale bo... Domi, to brzmi, jakbyś nie miała tego dysku. Dominika, oddaj mi dysk. Serio. Dominika, dawaj dysk. Nie wiem, jak to się stało, to nie moja wina. Ja tego nie zrobiłam. Ups, nieźle go ktoś zmasakrował. Dominika, to jest mój dysk. Ten dysk, na którym mam całą swoją muzę i pracowałem nad nią ostatnio pół roku. No ale kto normalny trzyma tak ważne rzeczy na jednym dysku? No czemu sobie tego nie zgrałeś? Przecież powiedziałem ci, że padł mi laptop, a to jedyna kopia, jaką mam. Czy ty w ogóle wiesz, co zrobiłaś? No. Sorry, no. Boże, nie wierzę, jak można być tak nieodpowiedzialną osobą jak ty. Nienawidzę cię, laska. Kuba? Kuba, ale ja mogę wystąpić w twoim teledysku? Laska, serio? Czekaj. No co? Chodź. Kuba, poczekaj. Słuchaj, wiem, jak odzyskać swoje dane z dysku. Serio? Ty to potrafisz zrobić? Znam się na tym jak mało kto i zrobię to na jutro. Naprawdę? Boże, Zuza, jeśli to zrobisz, to obiecuję, że zrobię dla ciebie wszystko. Obsypię cię złotem, a na okładce albumu napisz, że ten album powstał tylko i wyłącznie dzięki tobie. To słuchaj, wystarczy, że wystąpię u ciebie w teledysku, zamiast Dominiki, no i Zarzyckiej też nie będzie. Nie ma najmniejszego problemu, nawet nie wiesz, jaki jestem teraz szczęśliwy. Dobra, to zrób coś jeszcze dla mnie, dobra? Spoko. Cześć, kochani, jestem Kuba i ogłaszam, że ta piękna dziewczyna będzie bohaterką moich wszystkich teledysków już do końca świata. Nawet nie macie pojęcia, jak się cieszę. Wyczekujcie, bo warto.